HST, Hubble Space Telescope. Nazwa pochodzi od nazwiska amerykańskiego astronoma, który dzięki swoim obserwacjom stwierdził rozszerzanie się Wszechświata. Teleskop, nazwany na jego pamiątkę, pozwolił na dokładniejsze zbadanie tego zjawiska. Ukazał nam także ogromną liczbę galaktyk we Wszechświecie. Każdy z tych obiektów to galaktyka. Obecnie szacuje się, że we Wszechświecie może istnieć nawet bilion, 10 do potęgi 12 galaktyk. W każdej z nich istnieje kilkaset miliardów gwiazd. Wokół większości z nich krążą planety. Liczba światów, jakie możemy zbadać, wydaje się wręcz nieograniczona. Pierwszy w historii sztuczny satelita Ziemi, Sputnik 1, został wyniesiony na orbitę 4 października 1957 roku. Satelita miał kształt kuli o średnicy 58 cm, wykonanej z polerowanego aluminium. Zaopatrzony był w 4 anteny radiowe umożliwiające nadawanie sygnałów radiowych, które mogły być odbierane przez każdego mieszkańca Ziemi. Sputnik 1 nie posiadał systemu napędowego ani systemu pozwalającego na orientację w przestrzeni. Źródłem energii elektrycznej dla podzespołów satelity była bateria chemiczna. Jedyne dane, jakie przekazywał Sputnik 1, były odczytami temperatur z czujników zainstalowanych na zewnętrznej części obudowy oraz wewnątrz satelity. Cztery lata później pierwszy człowiek, Juri Gagarin, poleciał w kosmos. 12 kwietnia 1961 roku ten radziecki kosmonauta wzniósł się w rakiecie Wostok 1 na orbitę okołoziemską. Wykonując pierwszy w dziejach ludzkości lot w przestrzeni kosmicznej, człowiek spędził w kosmosie godzinę i 48 minut. Lot statku kosmicznego Wostok 1 odbył się w pełni w trybie automatycznym. Wiązało się to z tym, że nikt nie mógł zagwarantować, że kosmonauta utrzyma zdolność do pracy w stanie nieważkości. Na szczególne lub niebezpieczne sytuacje Gagarin otrzymał kod aktywujący ręczną kontrolę nad statkiem kosmicznym. Szczęśliwie lot ten zakończył się pomyślnie.